pewno długo czekałem na ten debiut, gdzieś od podpisania umowy myślałem, jak to będzie wyglądało. Sam mecz może nam nie wyszedł, na pewno zapamiętam ten pierwszy mecz na długo, chociaż no, nie tak chciałbym to zapamiętać, ale ciężko na to pracowałem i zasłużyłem. I czy możesz porównać debiut w Ekstraklasie do debiutu w pierwszej lidze? Na pewno większe emocje towarzyszyły temu meczu w Ekstraklasie. Organizacyjnie też wyglądało na lepszym poziomie, także różnica jest, może nie jest jakaś ekstremalnie wielka, ale odczułem ją. Co chciałbyś osiągnąć na boisku wraz z drużyną? Na pewno w każdym meczu chcielibyśmy się ja, jak i drużyna dobrze prezentować na boisku, żeby kibice byli zadowoleni i osiągać z meczu na mecz korzystne rezultaty. Powiedz mi, jakie są twoje indywidualne cele postawione na ten sezon, skoro już debiutowałeś? W tym sezonie chciałbym nabrać jak najwięcej doświadczenia na boisku, zdobywać jak najwięcej minut, może dołożyć tego jakieś liczby, żeby pomóc w drużynie w tym sezonie i żeby na koniec sezonu móc być zadowolonym z tego sezonu ja, jak i drużyna, kibice. My będziemy na pewno pracować nad swoją grą na treningach, żeby dobrze się prezentować na własnym stadionie, jak i na wyjeździe przed kibicami, dlatego zachęcamy do wsparcia nas w tych kolejnych meczach, które będą bardzo istotne dla nas w kontekście całego sezonu.